Cześć! Dzisiaj znajdujemy się nad jeziorem i zobaczcie, jakie zwierzę tutaj znalazłam. Współcześnie występuje 6 gatunków łabędzi. Łabędź czarnoszyi, łabędź czarny, łabędź niemy, łabędź trąbiący, łabędź czarnodzioby i łabędź krzykliwy, który różni się od czarnodziobego długą i wyprostowaną szyją. Dziś opowiem Wam o łabędziach niemych. Łabędzie są jedynymi z najcięższych ptaków potrafiących latać. Rozpiętość ich skrzydeł dochodzi do ponad 2 metrów. Upierzenie ptaka jest białe i tym bielsze, im łabędź starszy. Młode osobniki, które dopiero co wykluły się z jaja, są szaro-brązowe z białym nalotem. Jedzą głównie korzenie, łodygi, liście i bulwy. Łabędzi nie można karmić chlebem, bowiem mogą zacząć chorować na chorobę zwaną anielskim skrzydłem, czyli deformację ostatniego stawu w skrzydle. Para łabędzi niemych przebywa ze sobą do końca swoich dni. Ptaki razem zakładają gniazdo, wspólnie wędrują i dbają o młode osobniki. Wiosną, w kwietniu, samce kopulują z samicami, a te składają od 5 do 9 białych jaj. Potem przez 30 do 40 dni samica wysiaduje jaja, a samiec niczym ochroniarz pływa w pobliżu gniazda, chroniąc młodych. Gdy łabędź wyczuje zagrożenie, zaczyna wydawać z siebie syczący odgłos. Komunikuje w ten sposób, że nie zawaha się zaatakować w obronie swoich dzieci. Łabędzie to piękne ptaki, które zainspirowały Piotra Czajkowskiego, rosyjskiego kompozytora, do skomponowania baletu Jezioro Łabędzie.